Szósty BSK Tech Rally Wikinga. Zaczynamy z listą, która jest 109. Liczy 109 zawodników. Podczas odbioru administracyjnego jesteśmy w tym momencie, więc ile wystartuje finalnie na tą chwilę? Ciężko mi powiedzieć, ale na pewno podejrzewam, że ponad 100. Jutro mamy 3 odcinki jechane w 3 pętlach. Pierwszy odcinek i ostatni odcinek są takie same, dokładnie jak były rok temu, czyli odcinek Dobrocin ma 8,2 km i odcinek Jodłownik ma około 7 km. Zmieniony jest tylko odcinek Różana, jest praktycznie podwojona jego długość. W tamtym roku był około 3 km, w tym roku ma 6,4. Dzisiejszego dnia, czyli w sobotę, będzie się odbywał prolog po ulicach miasta Dzierżoniów. Jest to ewenement, jeżeli chodzi o nasze amatorskie rajdowanie w Polsce, bo takiego prologu nie mam. Mogę powiedzieć, że nawet jeżeli chodzi o jakiś mistrzowski poziom, to mistrzostw Polski czy coś, to zrobić taki prolog jest ciężko, za co serdecznie dziękujemy władzom, które są nam bardzo przychylne, a bez nich wiadomo, że ciężko cokolwiek zrobić. Ma on formułę Kryterium dla Niepodległej, o Puchar Burmistrza Dzierżoniowa i nie jest wliczany do klasyfikacji rajdu, dlatego że no nie wszyscy chcą się ścigać specjalnie. Już dzisiaj to jest taki trochę ukłon w stronę kibiców, w stronę też zawodników, żeby mogli się pokazać, żeby mogli pojechać coś bardziej widowiskowo, nie każdy jedzie z nich na czas. We'll be right back.
powrót po 16 latach, słuchajcie, świetne, bardzo, bardzo dobrze się czuję. Jestem mile zaskoczony atmosferą, prześwietny rajd w ogóle, prześwietna organizacja, prolog super. Jak się czuję? No, będę sobie jechał po prostu, muszę się przyzwyczaić, przypomnieć sobie, odmrozić tą prawą nogę i podróżować bezpiecznie przede wszystkim po odcinkach. Odcinki są również super, więc naprawdę będzie co robić. Załóg jest mnóstwo, więc naprawdę będzie fajna rywalizacja. W 2018 roku jechaliśmy prolog, wtedy też Wikinga. Podoba mi się, bardzo mi się podoba, to jest taka dobra rozgrzewka przed całym rajdem, emocje. Krótki odcinek, ale emocjonujący. No i dla kibiców, najważniejsze, że dla kibiców można się przejechać. Ten tłum na odcinku to takie emocje buduje, że jest to wspominać potem. No, jeżdżąc w SKJ testach niewiele mamy okazji przejechać dłuższych odcinków niż 4 km. Tutaj mamy prawie 8, także jeden z odcinków ma prawie 8, także będzie ciekawie. Na pewno szybkie, na pewno dużo ślepych zakrętów, no i odłownik. Legendarny, specyficzny, śliski, mostki, co tu dużo mówić. No bardzo fajnie, kolejne piękne odcinki, długie przede wszystkim, no i będzie naprawdę bardzo, bardzo szybko, więc zobaczymy, jak nam dzisiaj pójdzie. Ostatnio trochę pech. Nie dojeżdżamy, samochód nam nie pozwala jakieś co chwilę dopieszczanie, dopracowywania w samochodzie, więc zobaczymy. No dzisiaj jedziemy swoje, próbujemy i czekamy na efekty na koniec. Prolog bardzo fajny. Czas też fajny, drugi przejazd, drugi czas, więc myślę, że było w miarę. Pierwszy no trochę gorzej, bo to tak zwana rdza musiała zejść delikatnie, więc człowiek musiał się delikatnie odblokować. No ale ten drugi przejazd już fajnie pojechaliśmy, więc a finalnie, no jak to się mówi, dwie rzeczy w jednym, czyli jedziemy, rywalizujemy i jedziemy dla kibiców, bo po to jesteśmy tak naprawdę, jesteśmy dla nich to robimy, bo bez nich tak naprawdę ten sport nie byłby taki piękny, jaki jest, tak? Jesteśmy w miarę gotowi, auto w miarę jest dopieszczane przez chłopaków, którzy nam tu pomagają i pilnują samochodu, żeby był w miarę w 100% sprawny. No ale wiadomo, taki sport, więc no nie zawsze to idzie w 100% i idzie tak jak się chce, więc zobaczymy. Pierwszy raz jesteśmy na Wikingu i obecnie nam się naprawdę bardzo podoba. Atmosfera jest super, wszyscy sobie pomagają, jak widzimy tutaj. I myślimy, że będzie nawet całkiem chyba okej. Chyba zaszczepili w nas to panowie, którzy jadą z nami BM-ką. W sumie oni nas do tego przygotowują, a my spełniamy po części swoje marzenia, jakby dużo lepiej się jedzie niż tylko ogląda. Oczywiście kibicujemy jak możemy w przerwach, ale sama jazda sprawia jeszcze więcej frajdy. Tak, po każdym odcinku oczywiście jest telefon, dojechałyście do mety, czy wszystko jest okej, czy trzeba coś na serwisie naprawić, zatankować auto, a naprawdę mamy jeszcze duże wsparcie w rodzicach tutaj, Weroniki, Igora zawsze są na miejscu, pomagają, jeśli coś się wydarzy, zawsze przyjdą, pomogą. I catering również też dowiozą w czasie rajdu. Chłopiec chuj.
100 lewą i hamowanie prawy 3, wypuść. Fajna impreza przede wszystkim, no najlepsze są w Polsce tutaj te rejony, także... No muszę powiedzieć, że naprawdę wczoraj byłem głęboko szokowany uprawą tego całego odcinka medialnego, super. Bardzo duża ilość kibiców, zawodnicy chyba też dopisali efektowną jazdą. Co chcieć więcej, no dla mnie to był już naprawdę poziom, który chyba jeszcze na Mistrzostwach Polski nie był spotykany, więc mówię tutaj naprawdę brawo dla całej ekipy za takie zrobienie. No dzisiejsze odcinki też świetne, znane, dla nas nowe, bo tak naprawdę pierwszy sezon jeździmy, to jest dopiero nasz piąty rajd. No co, będziemy się starać dobrze bawić na tych odcinkach. Szczyt środkiem hopa i później 60, mega hamowanie, prawie 90. O! Hamowanie prawie 90. Ja to zawsze miałem tego, znaczy nie smykałkę. Zawsze w krwi drzemało we mnie takie coś, że no lubiłem szybko jeździć, tak? Jakoś spróbowałem, kupiłem Subaru, najpierw Civila, później był pomysł, że stać jakąś klatkę, coś popróbować, także budowa trwała chyba 3 lata i no i potem jakoś poznałem to i powiem dzięki Tomkowi Piotka i zaczęliśmy to konkretnie jeździć. No cóż, ja no wiadomo, z Kłodzka to gdzie się uciekało z lekcji, tylko na rajdy, więc u nas był zimowy, był rajd polski, no i człowiek się w tym zakochał. No tak było, chyba pierwszy raz jak 3 lata miałem, byłem na rajdzie, no i tak zostało. No. Fajnie, cieszę się, że się udało w czymś takim jeździć, spełnienie marzeń, no i tak dalej. Jesteśmy właśnie po rozdaniu nagród 6. BSK Tech Rajdu Wikinga. Rajd ukończyło 67 załóg. Z tego miejsca bardzo serdecznie chciałem podziękować sponsorom naszej imprezy. Przede wszystkim ode mnie wielkie, wielkie, wielkie podziękowania dla wszystkich ludzi, którzy przyczynili się, że w ogóle ten rajd się odbył. Dla władz miasta, że nam zezwolili na to, żebyśmy mogli tutaj zrobić przede wszystkim prolog, tak jak bardzo widowiskowy prolog. Drugie, dla tych wszystkich ludzi, którzy od rana pierwszego, drugiego dnia, a tak właściwie od dłuższego czasu nie spali po nocach, teraz siedzą, jak już tutaj jesteśmy po rozdaniu nagrod, to oni siedzą, sprzątają, czyszczą odcinki, którzy włożyli ogromną pracę safeciarzom, gdzie przy obecnej pogodzie, która też nie rozpieszczała, stali na odcinkach, wszystkim ludziom z pomiaru czasu, wszystkim, którzy są ze mną i razem robimy całą tą akcję, bardzo serdecznie dziękuję. Przemyślenia na przyszły rok zostaje dużo, trzeba wyciągnąć wnioski, staramy się robić to najlepiej jak umiemy i tyle, zostajemy w tym kupę serducha, kawał serca i chyba o to w tym wszystkim chodzi.